dalej w bitwie, a ja chciałbym już Mauerbrecherem wyjechać na pole bitwy, czołg z rowerem, kurde, i nie mam z kim zagrać, bo oni dalej utknęli w potyczce. A sobie przygotuję czołg z rowerem. O, jeden kolega wyszedł, widzę. Ja rowerem, kurde, całą plażę na Overlordzie przyjechałem, wam powiem. Obaj wyszli. Ja powiem wam, że całą plażę na Overlordzie przyjechałem wzdłuż i wszerz na rowerze. Dlatego polecam mieć rower. Zawsze zapasowa droga ucieczki. Tutaj jest taki rower jeszcze zamaskowany, więc rywale nigdy nie wiedzą o tym, że będziecie mogli z niego skorzystać. Kurde, ale mapa dobra. Dobre losowanie, ale mapa do dupy. Tadek Elo Multi, powróciłem do WOTA po pół roku, ale teraz gram regularnie. Tadek, witam ciebie. Konto i dodaj do klanu, jakiego uważasz. Pozdrawiam, jak coś to tylko moje konto, nie patrz na nim. Wiktoria z 4 zł i 65 groszy. Mało Tadeków, jedna arta. No, zapowiada się świetna bitwa. Zapowiada się bitwa roku, coś czuję. Jadę na środek, bo arta nie będzie do mnie strzelała. Ja wam mówię, że arta do mnie nie będzie strzelać. Jak ktoś mi nie wierzy, to niech zobaczy na ten rower. On powinien was przekonać. Ze swojej strony chciałbym przypomnieć, że za 3 dni wielki challenge'owy challenger dycha w tydzień Manticore. Zapraszam na ten tydzień niesamowitych wrażeń, wyzwisk, hejtów w stronę wszystkiego, co się rusza i porusza. No więc polecam się i Manticora nie polecam. O kurna, już klikam enda, do ignorów lecisz, do ignorów lecisz, już masz ignora. Już dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze nawet nie dojechałem, a menda już do mnie strzeliła, kurna. O ty chamie jeden. O ty chamie. Ja no żartuję sobie oczywiście. A tego ignora zostawię tak, tylko żeby wiedzieć, że to jest arciarz. Artylerzystów trzeba oznaczać. Oznaczony. O, jest bicie. Jest bicie. Jest bicie. O Boże. I było bicie. Ale ja zlamiłem. Kurna, bo za bardzo mnie chęć damage'a. Jezu święty, ale strzał. O Jezu, ale poznajcie. O Jezu. Dobrze, że artyleria do mnie nie strzela na szczęście. Tylko do kolegi tutaj. Pewnie zobaczył, że do ignory go dodałem i mu się smutno zrobiło. Najważniejsze jest to, że gdyby do nas zaczęli strzelać, wsiadasz do roweru i uciekasz z pola bitwy. Także to jest super rzecz. Super rzecz, polecam. Rower. O kurna, widać mnie. W budynek strzeliłem. Obrócimy się frontem, aby zwiększyć szansę na rykoszet. Naprawdę, ten arciusz już do mnie nie strzela, bo zobaczył, że... Nie można do mnie strzelać. No gdzie do mnie strzelać, jak jestem taki dobry człowiek? O, jeszcze się odbija od mojego pancerza niesamowitego. Te milimetry wszystkie robią robotę. Przebiję mu wieżę. Ta, kurna. Przebiję mu chyba sobie. Łeb mogę przebić, kurde, tym pociskiem. O, ale tam dużo czołgów, tylko szkoda, że nie ma zbytnio jak w nie strzelić, bo one są za budynkiem. Poszło!
Wow, panie Golasso, mamy killa! Agnieszka obraził się. No, przepraszam, już cię usuwam zignorowany. Już nie płacz. Zimny browar, zacną bitwę i sam 4 na stoku bym prosił 3 zł i 42 grosze. Iż 4 na stoku to jest OP czołg. Nie hejtuj i za 4 na stoku OP czołguś. Bardzo polecam. Kiedyś zrobiłem 2000 im na stoku. 4 do 15.0 8 4 zł i 65 groszy. Dobrze. A tam puszczam blindy, bo ja jestem blindman. Ślepy jestem. Nie, no mamy już około 600 uszkodzeń, także tutaj wydaje mi się, że już styknie. Nie ma co robić, to jest za dużo, bo... Co za dużo, to niezdrowo. Jedzie is M. Kolega ma chyba za duże mniemanie o sobie, tak mi się wydaje. No zobacz, jak mnie lekceważy, jak wychylił, no zobacz go. No zobacz, co on se wyobraża w ogóle, no. No nie, jeszcze go nie przypsia. Dobra celność. Dobra. Ten człowiek ma super celność, proszę też go nie obrażać. Po prostu rower jest za ciężki i... O kurna, już mi się wesoło zrobiło teraz. Dobra, celność jest, dobrze. Kurna, nie trafiłem, naprawdę. Tyle celowanie. Dalej pudła, Boże. Jest, kurna, mamy 2 kile. He from Norway. On używa heków norweskich. Haeki norweskie słyną z niesamowitej jakości, są wyprodukowane w jedynej na świecie fabryce haeków. Defender porobiony, 3 kile. Ja lecę po Rosjeni. Nie no, nie mogę, a popula. Zaraz 3 kill będzie, ja wam mówię. Ja tu lecę po Rosjeni. Tylko takie mniejsze, pulowe. Tutaj na ślepo spróbujemy oddać strzał. To będzie jakość. Jakbym trafił go, to chyba bym umarł ze szczęścia. No nie, kurwa. Ale liczyłem, że może go zdejmę. Rosjanin Mauer Bresier. No nigdy nikt nie zrobił i pewnie nie wbije Rosjanin na tym czołgu, bo to troszkę trudno. Troszkę. Troszkę trudno by było. Mam nadzieję, że zrobiłem z 1000 damage'a na ślepo. Razem. Uwaga! No to działo niestety nie należy do najcenniejszych. Kurde, szkoda. Gdyby to działo było celne, to by było celne. Po co ci tyle HE? Jedzonko czołem, kapitanie. Jak powiadał pisarz Rudnicki, każdemu to, na czym mu mniej zależy. Robię perki na progetto i beznadziejne bitwy. Gram for fun czym innym i bach. 2 emki z rzędu. 5 zł. Tylko 2 emki? Jedzonko, ja od ciebie spodziewałbym się 3 emek w 2 bitwy. Nie, żartuję, spoko, ziomuś. 2400, a XFM pokazywał 1000. 3 strzały na ślepo, proszę państwa. Mauer Bresier to jest jakość, której zawsze... Wymagaliśmy, chcieliśmy. Mauer Bresier polecam, kupuj ta. Polecam, naprawdę. Świetna zarabiaczka, super czołg. Czysta przyjemność grać w czołgie.
Files możesz zagrać sto na stokowym dziale bez golda, francuski B1, Arl V39, Samuas A40, D.W.2, Panthera 8.8, 59 Patton, PZ Muc, Amksem 4 Mle. 54, tak wiem, nie mam Boga w sercu, 4 zł i 65 groszy. No kolega chyba chce, żebym skończył swój żywot niedługo. Ten rower jest dla jednego z załogantów, żeby nim na spota pojechał, napisał jeden z widzów. Bardzo mądre słowa.